Dzisiaj zapraszam Was na pyszne lody czekoladowe i lody kakaowe. Na jednym filmie zobaczycie dwa przepisy. Przepisy są bardzo proste, każdy je może zrobić. Wystarczy mieć tylko trzy składniki. Przygotowanie tych lodów jest dosłownie w pięć. I jeszcze jedna taka ciekawostka co do lodów, lody robi się. Mikserem nie musimy mieć maszyny do lodów. Przygotowałam sobie pojemnik na śmietanę. Potrzebna nam jest 600 ml zimnej śmietany kremówki 35%, 300 ml mleka skondysowanego, 2 łyżki rozpuszczalnej kawy i 1 łyżka kakao. Najpierw ubijamy śmietanę na sztywną pianę, taką o, jak widzicie. Później do tej ubitej śmietany dodajemy 300 ml e, mleka skondensowanego. Ubiłam to wszystko i teraz e, tak przygotowaną masę podzielę na dwie różne równe części. Przepraszam, na dwie równe części. E, do pierwszej części dodam e, Kawę rozpuszczalną. Kawę nie należy rozpuszczać w wodzie i dodawać do ubitej śmietany z mlekiem skondensowanym. Po prostu wsypujemy. Jak widzicie, moja kawa rozpuszczalna jest taka miałka. I wystarczy zamieszać mikserem. I już jest masa gotowa na lody kawowe. A teraz to samo zrobimy z drugą masą. Tutaj dodałam łyżkę kakao, kakao sobie wcześniej przesiałam. I też zakręcam mikserem. O, zobaczcie, to się robi bardzo szybko. Przygotowanie takich lodów wymaga dosłownie 5 minut. Nawet dziesięcioletnie dziecko może zrobić takie lody. Słuchajcie, tutaj pokazuję Wam, że takie lody możemy przełożyć sobie do plastikowych kubeczków. Jeżeli chcemy, żeby dzieci miały lody na patyku, i tych kubeczków należy zakupić więcej. I patyczki. Patyczki i kubeczki kupicie w sklepie papierniczym no ja tutaj sobie dwa kubeczki przygotowałam, jedno dla mnie, drugie dla mojego męża, tak przygotowane przygotowano masę na lody wstawiamy do lodówki na co najmniej 6, do zamrażalki przepraszam, na co najmniej 6-7 godzin, albo na całą noc, I ja teraz tutaj mam te pojemniki podpiszę sobie, żebym widziała który jest jaki lód i tak jak wam mówię, wstawiamy do zamrażalki. Tu mam podpisane. Niestety musiałam wyłączyć głos filmu dlatego, że była muzyka, która mi blokowała ten film. Teraz jeszcze taka uwaga dla osób, które robią pierwszy raz lody. Jak wyciągniemy lody z zamrażalki, to należy zostawić je co najmniej na 10 minut poza lodówką, poza zamrażalką. Wtedy będzie nam się fajnie nakładać te lody, bo jak wyciągniemy z zamrażalki, to one są bardzo twarde. A wiadomo, że twarde, no to ciężko się nakładała tą łyżką. No i co Wam powiem? Lody są przepyszne. Zapraszam do robienia takich lodów i zapraszam na mój kanał, na moje przepisy. Wejdźcie na playlistę, na deserki. Tam znajdziecie bardzo dużo deserków. Proszę też o subskrypcję mojego kanału. No i jeszcze teraz na koniec pokażę się tutaj, jak wyglądam z Rzymu i posłuchajcie, co Wam powiem. Na moim kanale mam więcej lodów. Linki na te lody zostawię Wam w opisie tego filmu. Dla osób, które nie widzą, jak wejść, to od razu tłumaczę. Wystarczy kliknąć pod filmem w opis. Otwiera nam się cała strona i Pokazuje, co jest w tym opisie, i ja tam Wam wstawię linki na moje lody. Ja do tej pory nagrałam bardzo dużo lodów, gdzieś tak z 20 smaków. Na jednym filmie ujęłam 15 smaków, więc zostawię Wam link. Przejdziecie na film i bardzo bym prosiła o subskrypcję tego kanału, gdzie dojdziecie. Bo ja bym prosiła Was o subskrybowanie moich dwóch nowych kanałów. Które się nazywają Appetizing, Richard i Delicious Witch Olga. Przepisy ukazują się w języku polskim.